Witam serdecznie, moim gościem Krzysztof Tomczak-Tylicki. Witam. Jesteśmy po fenomenalnym boju, fenomenalnym meczu. Kapitalne widowisko. Tylicki pokonuje Dom Weselny. Sylwia 4-1. No, ja takie zadam pytanie. Wiem, że powiesz może, że jest co do wszystko. Można w każdym meczu coś poprawić, ale ja patrząc na Tylic dzisiaj, nie widzę nic, do czego można by się było, jeżeli chodzi o grę, przyczepić. No, trafiliśmy sporą chyba dzisiaj na ten mecz. Wygrywamy 4-1. Wcale nie był to łatwy mecz. Był to bardzo ciężki mecz dla jednych, jak i dla drugich. Ale zwycięsko wychodzi Tylic i zgadnia 3 punkty. Tak, jesteście liderem. Będę jutro aktualizował tabelę, wskoczycie na pierwsze miejsce. Co prawda macie 3 punkty odrobione dzisiaj, czyli taką samą ilość punktów razem, ale będziecie o tym bezpośrednim pojedynek lepsi. Jak przyjeżdżaliście na to spotkanie dzisiaj? Bo na pewno w głowie 3 punkty siedziały. Na pewno siedziało, że Sylwia jest mega, mega zespołem, więc trzeba to było jakoś się do tego przygotować. Wiedzieliśmy, jakim ciężkim drużyną jest Sylwia. Wiemy, co grają. Chcieliśmy się znieść na wyżyny. Siadło nam dzisiaj chyba wszystko. Praktycznie szła nam piła. Z tego się cieszymy. Odpaliliśmy z formą, powiedzmy z formą. No i cieszymy się 3 punkty i zaczynamy rundę finałową i będzie coraz ciekawiej. Oni też mieli dużo swoich sytuacji. Oni nie mieli dzisiaj szczęścia, bo te słupki rzeczywiście chyba ze 3, ale też trzeba wrócić w drugą stronę. Gdyby dzisiaj bramkarz Sylwii nie bronił tak fantastycznie, to ten wynik byłby jeszcze bardziej okazały dla was. Tak, po obu stronach było wiele sytuacji niewykorzystanych, słupki, poprzeczki. Bramkarz bardzo dobrze bronił jeden, drugi. No, rewelacyjne spotkanie bramkarzy. Ale to my zwycięsko wychodzimy i z tego się cieszymy. I muszę pogratulować jeszcze jednej rzeczy, ale to obydwą zespołom. Kultura, kultura, kultura. Szacunek, wzajemna jakieś takie, jakieś poszanowanie. Mało fauli, jak już coś to piątka, zero spin. Mistrzowie. Jedna, druga, duża i mistrzowie, trzeba powiedzieć. Tak, zgadza się. Chcieliśmy grać w piłkę, a nie dyskutować z sędziami, ani się faulować brzydko jakoś bezsensownie. Graliśmy w piłkę, to co po to, żeśmy tu przyszli. Ludzie też przyszli oglądać, także myślę, że piękny mecz dla oczu i piękny mecz do sędziowania. Jeszcze raz dziękuję i gratulacje. Dziękuję.